Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest Minecraft na modach futerkowy survival. Ho ho ho, kolejny odcinek z sezonu drugiego. I tak, dzisiaj jak mnie słyszycie, możecie napisać czy lepiej czy gorzej. Mam stary mikrofon, tak, tutaj ten co mam na skinie. Ten skin zrobił mi Mindgem, ja sobie go troszeczkę zedytowałem jak widać. I dobra. W ogóle pelerynkę mam zbugowaną, ale co tam. Jak mam zbroję, to mam taką dziwną, a jak nie mam zbroi, to mam taką z moją twarzą, nie wiem dlaczego. To jest troszeczkę dziwne, ale dobra. No i tak, Mindgema oczywiście pozdrawiam, jak i wszystkich widzów. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować budowę naszej bazy. Pokażę wam właśnie koniczynę, którą zdobyłem sobie przez niszcząc trawę. Nie wiem, może oglądaliście na przykład u jakiegoś prezentera modyfikacji tą modyfikację, także myślę, że wiecie o co chodzi. Ja po prostu ją możemy zdobyć po prostu rozwalając trawę i o właśnie, jak widać wypadła mi z trawy i ona ma taki fajny 3D wygląd tutaj. Nie wiem szczerze jak się jej używa, czy to prawym, czy lewym, czyli może prawy nie działa, nie wiem. Prawy mi powinien działać, no bo jak widać zbieram to wszystko. Znaczy no, postawiam to wszystko. No to nie wiem o co chodzi, ale dobra. I tak. Wypadło mi właśnie, nie wiem, wcześniej mogłem jakoś to... O, można to jeść. Ej. Ty kocie, bo cię siekierką zabiję, no. Wypadło mi wcześniej z tego właśnie taka dynia, także nie wiem jak to działa, czy po prostu jak jem, nie wiem. Nie wypadła mi dynia, rany, co ja gadam. Wypadła mi taka trawa, ta trawa się nazywa Origin Grass. Trochę mi przypomina taką z Alfy. Nie wiem skąd, ale po prostu, o ile dobrze tam przeczytałem na tym forum, z którego sobie tam czytam w miarę często z modyfikacjami, sobie tam czytałem i randomowe itemki mogą wypaść. Także jest to całkiem spoko. Czterolistna kończyna jest naprawdę fajną modyfikacją. No i dobra, ja się może prześpię. Tam już sobie porozstawiałem wszędzie piecyki, żeby miał już stona. Okej, poszedłem spać. To są dwie wieże. Być może sobie to jakoś połączymy i zrobimy grinder wielki. Teraz tak mi przyszło do głowy, bo tak patrzę. Okej, zbieramy stona. I kontynuujemy budowę naszej bazy. Dobra, tutaj sobie wszystko chcę sobie tak wyrównać do trzech, po prostu do trzech wysokości, albo raczej do czwartej, żeby tak samo wykopać każdy dirt, żeby nie było ziemi na suficie, także takie coś sobie dzisiaj będziemy ogarniać, ponieważ chcieliście, żebym też pokazywał jak buduję, także nie ma sprawy, pokazuję. Dobra. To miałem dwa enchanted table, oprócz tego jest trzeciego. To wszystko z dungeona, zapraszam do poprzednich odcinków. I tak. Wczoraj, czyli 14 września bodajże, nie było odcinka, a ja mówiłem, że codziennie będą odcinki. Jest to też zależne od tego, czy jestem w domu, ponieważ od razu, w piątek po szkole, pojechałem do kolegi na noc, na urodziny. I po prostu... On miał 12 września, także... Nie w piątek 13, nie myślcie sobie. Miał 12 września, czyli w czwartek. A ja w piątek po prostu do niego na noc pojechałem. I nie miałem jak nagrać. To znaczy nagrałem dzień przed na odcinek na ten... Na piątek. Jednakże na sobotę nie nagrałem żadnego odcinka. I przyjechałem po prostu na drugie urodziny. Ponieważ tym razem koleżanki... I równocześnie mieli w tym samym dniu chyba urodziny i po prostu jeden po drugim mieli urodziny i musiałem, wiecie, to znaczy nie, że musiałem, po prostu chciałem, po prostu, bo wypadało, no nie, jak zapraszam, no to czemu nie, wiecie o co chodzi, wypadało po prostu pójść na te urodziny i właśnie takie sytuacje mogą się zdarzyć, różnorakie i po prostu może ten odcinek nie być, więc ta po prostu to moje takie hasło, że codziennie nowy film może się czasami nie sprawdzać, ponieważ wiecie, czasami mnie może nie być. No i nie nagrałem na sobotę, a byłem już taki wykończony, ponieważ spałem u tego kolegi 4 godziny, bo większość gadaliśmy w nocy i później wróciłem do domu
Dopiero, na szczęście ta koleżanka mieszka blisko mnie, także mogłem, wiecie, sobie w miarę szybko wrócić. I w ogóle od piątku dopiero byłem w sobotę o 20 w domu. Tak. W piątek od razu po szkole do kolegi, dopiero w sobotę o 20 w domu. To znaczy tam troszeczkę wcześniej byłem, ale to tylko, żeby się przebrać, bo do tej koleżanki, no nie. Także przynajmniej fajnie spędziłem czas i mam nadzieję, że mi nie macie za to za złe, że sobie po prostu nie wrzuciłem wam odcinka na tą sobotę. Na piątek sobie nagrałem na zapas po prostu, tam Hide and Seek. A na sobotę już niestety nie nagrałem, bo myślałem, że to będzie inaczej nie wyglądało i że zdążę. Też później myślałem, że o 20 nagram, ale nie, byłem strasznie wykończony i jakoś tak, wiecie, sprzymulony i teraz zresztą jestem, ponieważ jest ranek. Także głos zawsze taki jest rano, nie? Ale myślę, że to tak nie przeszkadza. No i to nowe mikro, możecie napisać, chyba to już mówiłem, czy to nowe, to, nie nowe, to jest stare mikro. I czy to stare mikro jest lepsze od tego, wiecie, które zawsze używałem na wszystkich materiałach chyba. To są na moim kanale bodajże. Do tego materiału akurat. Chyba wszystkie. To sobie przekopałem, ponieważ tu będę robił kopalnię. Tak, być może już ją zrobimy, damy minionom, żeby kopały, także taką kopalnię możemy sobie tu ogarnąć. To szczerze mi się nie podoba, to chciałbym w ogóle zniszczyć, ponieważ ja tu nie muszę stać szczerze, żeby te golemy się respiły. Wystarczy, że zostawię tutaj takie pomieszczenie, według mnie. Dobra, to sobie też przekopię. Dobra. I zaraz idziemy po te miniony, żeby nam tu pokopały trochę. No, pokopały. Okej. Tu... To jednak pomieniamy na stołna, ponieważ... Tak chcę. No dobra. Teraz to już tak w miarę wygląda. No i tu. Dobra. Czemu ja tego nie mogę używać? To jest dziwne. I tak, dobra. Idziemy po te miniony. Miniony, tu są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, no i ten stary mikrofon, znaczy ten mikrofon, który używałem i teraz mam jakiś inny, to po prostu mi się zepsuł. Oraz mi się słuchawki zepsuły, także ja nie słyszę dźwięku w Minecrafcie. Mam nadzieję, że wy je słyszycie, bo nie wiem jak to jest do końca. Kliknę sobie M, muszę być blisko. Muszę być blisko biurka, także spojrzenie na klawiaturę po prostu mam umiarkowane i nie mogę niestety tak za bardzo patrzeć. Dobra, myślę, że tu jest spoko. Wy sobie kopcie, a ja idę tutaj ogarnąć dalej tą bazę. No, także na razie tylko bawimy się tym całym stonem. Tutaj jak widać wszystko chcę, żeby było... Bez żadnych dziur w suficie i wszystko, żeby było ze stołna, nie, że jakiś dirt, żwir, znaczy na żwir, no to może na suficie nie, ale też na podłodze, żeby nie było żadnych innych klocków niż stołna. Oczywiście tutaj to są wyjątki, no nie. To i tak później te farmy, ta farma jest po prostu na szybko, żeby coś już rosło, no nie. Okej. Kojarzy mi się ta moja baza troszeczkę z hardcorem, tylko że oni zazwyczaj, ci co mają na hardcorze grają, to sobie... Oj, zabiłem tego biednego... Biednego... Panie, jak to się nazywało? Kurde, zapomniałem. Zapominam go zawsze. Bo shop? Nie wiem. Ale dobra. I po prostu oni mają taką podziemią i tam mają brodawki, enchanty. Jeszcze brakuje ender chesta i wiecie. Tam stołniarki czy czegoś. Dobra. Na live'ach, kiedyś pamiętam, było takie pytanie, czy zrobię kiedyś serię z hardcora. Nie, wiecie co, jakoś mnie nigdy do tego nie pociągało. Przez pierwszą edycję też, po prostu już grałem w Minecrafta, jak była pierwsza edycja. Nawet wcześniej, nawet jak nie było hardcora, jak jeszcze JJ nagrywał ten pierwszy sezon twojego Minecrafta, to ja już wtedy grałem i wrzucał te wtedy odcinki. Także strasznie długo już gram w Minecrafta. Ale niektórych dłużej, no nie, oczywiście. Dobra. I jakoś nigdy mnie do tego hardcora nie pociągało. Kiedyś chyba, jak była pierwsza edycja, może sobie troszeczkę pograłem. No i kończąc moje zdanie, ja już jestem jak coś. Musiałem tam się wyciszyć na chwilę.
Tutaj, wiecie co to zniszczymy? Po prostu jakoś mnie nigdy nie ciągło do tego hardcore. I może, żeby tu było takie jakoś, wiecie, normalnie, to sobie to przekopiemy. No dobra. I tu, no nie, tego nie chciałem. Tu, tu, tu sobie dokończymy tą ściankę, co? Okej, okay, może do tego klocka. O, te dwie te kratki. No i nigdy mnie nie pociągało po prostu tego hardcora jakoś zbytnio. No. Co by tu... Rozgadałem się strasznie, nie wiem co teraz powiedzieć. O, wiecie co? Teraz tak myślę. Co wy na to, żeby ten sufit pociągnąć też tutaj, dorobić po prostu troszeczkę tej góry i tutaj wstawić szybę, żeby to jakoś też wyglądało, no nie? No nie, tego nie chciałem. Wiecie co, tego stołu na troszeczkę będę miał za mało. Także może pierw podłogę sobie dokończymy. Później sufit i później szkło. Tam szkła troszeczkę miałem, także myślę, że nie będzie problemu. No. Możecie mi też pisać, co robić z tym żelazem. Czy ja po prostu mam z niego budować? No szczerze, mogę budować. Tutaj węgiel sobie wykopię, ponieważ może mi zawsze za niedługo braknąć po prostu... przy tym przepalaniu cobblestone'a, ponieważ szczerze nie wiem jak się mówi cobblestone, kable. No i po prostu nie będę miał na stołu na przepalić coś świnia. What? Lol. Naprawdę? No okej. To też musimy sobie przekopać. O kurczę, już jestem, jak coś, tutaj creeper do mnie podszedł. Szczerze to on by tak mógł wybuchnąć, ale dobra, nie. Nie dam się tak łatwo. Okej, okay, no jestem troszeczkę bez tych dźwięków, tak... ciężko mi. Rany, ile tych cave'ów, można by tu zrobić lepsze schodki. Można by na dole wodę zrobić, tam jak przy tej innej kopalni. Czemu te miniony znikły? Ała. Ja mam tylko tą zbroję? Gdzie jest mój... Gdzie jest moja klata? Czy ona już się zniszczyła, czy co? Okej, okay, nie wiem. Ale dobra. I można by to jakieś tutaj dookoła te... What? Czy tu są dwie owce i jedna świnia? Dobra, nieważne. Ała, ała, ała. To już wiem, dlaczego tak mnie ten tygry zranił. No, trzeba zrobić screen. Okej. Okay. Ja wracam i idziemy sobie spać, ponieważ... Tu jest za dużo tych potworów. Co? Jakiś potwór jest blisko. Nie będę ja się tu bawił z nimi. Idę spać. No. I tak, szczerze, ja tu mogę śmiało przełączać na peaceful, ponieważ te battle towery i tak wykorzystam później, prędzej czy później na jakieś grindery, więc jak przełączę na peaceful, to nie wiem, czy wiecie, ale te golemy, czy te bossy na górze znikają, tak mi się przynajmniej zdaje. Tak u mnie to bywało. Także... możemy sobie ten... gdzieś to powinien być jeszcze kable z tą. Także... okej, okay, będę miał jeszcze na dwa staki do przepalenia. Okej. Okay. Dobra. No i te battle towery zawsze mi znikały. Dobra, ja tylko kończyny używam do jedzenia. Jak na razie. Luknąłbym jeszcze na tą trawę, ponieważ ona jest fajna. Ciekawa, ciekawa. Taka alfowa. Nie wiem, dlaczego mi się tak kojarzy. Ale dobra. Chyba, że teksturpak mam. Bo na tym teksturpaku jest troszeczkę inna trawa, mi się zdaje. Ale dobra. I po prostu tamta trawa to jest oryginalna, minecraftowa, nie teksturpakowa. A może to sprawdzę? Default. Ten teksturpak też jest bardzo fajny. Też mi się bardzo podoba. Taka trawa jest. O kurczę, wiecie jak się gra na jakimś teksturpaku, to później tak... Jest po prostu jaśniejsza, tak jak w Alfie mi się staje. No, ten teksturpak też jest fajny. Tak to mam, a Faithful and Venom.
No ten texture pack też kiedyś na nim grałem dosyć długo i mnie się podoba. Szczerze. Golemy jak wyglądają. Ale dobra, myślę, że sobie będziemy prowadzić dalej na Faithful. 64 czy... W ogóle 64 też tak inaczej wygląda. Zobaczcie, widzicie? Miałem laga, ponieważ się świat wczytuje, no nie? Ten texture pack jest taki realistyczny. Bardzo. Ale ja szczerze wolę też nie za bardzo przerobionego Minecrafta z wyglądu, więc sobie dam Faithful to 32, ponieważ on jest bardziej taki Minecraftowy. Jednakże jest też szczegółowy, ale myślę, że aż tak to nie. Dobra. Zacząłbym coś już przepalać. Tutaj te itemki sobie powkładam. To. Węgiel. What? Węgiel. I może z tego jednego... O, tam w ogóle stone. Z tego jednego sobie zrobimy piecyk kolejny. Albo z tych dwóch. Znaczy z tego cobblestone'a jeszcze dwa sobie to robimy. Okej, także to sobie rozłożę w miarę. Tak. What? Co ja robię? Tak. I okej. Tutaj coś latało przed chwilą. Okej. Tu coś się przetapia i tu. Okej. Tu. Tu. No. I takie pytanie. Czy dalej chcecie, żebym wam pokazywał dalszy proces budowy tego? Czy po prostu już nie, ponieważ wydaje wam się to nudne. Pytałem się już to, zadałem już to pytanie, dlatego w dzisiejszym odcinku to buduję. Mogę ponowić pytanie, ponieważ ja nie chcę na darmo nagrywać odcinków, których buduję. A i tak wy tego nie obejrzycie, ponieważ będzie to nudne, także możecie to pisać. Pamiętam, jedna osoba chciała, żebym pokazywał cały proces budowy, także myślę, że to by można było uwiecznić w jakimś timelapsie, ale lub po prostu takim zwykłym odcinku z moją gadką. Wiecie co? Zawsze jakoś tak kończyłem serię to jakoś dziwacznie, tak jak niektórzy youtuberzy też kończą, bo się im nudzi. Kurde, nie to chciałem, ale dobra. Mam nadzieję, że te minionki wykopały nam to na dole. Chyba tak. Tu tu szczury chodzą. Tam myszy to są. Chyba. Chociaż nie wiem. A tu co to jest? Minion? Okej, nie mam pytań. No i zawsze jakoś tak... Kocie. Wszyscy to kończyli te serie, bo im się nudziły. Ostatnio miałem taki też... O kurczę, skończę tą serię może. Może nie, może tak. Ale bo po prostu oglądając... O, dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie trzeba było. Także... Też jak oglądam wszystkich youtuberów i patrzę na ich serię, na przykład z Minecrafta na modach, to po prostu... Widzę coś nowego i chcę się po prostu od nowa zacząć. Ja tak mam i po prostu kilkakrotnie już kończyłem serię, dlatego u mnie jest tak dużo Minecraftów na modach i na tych serii. Jednakże ta seria jakoś mi się podoba i myślę, że nie będę kończył. I myślę, że jest to takie całkiem spoko, jak odświeżanie serii i dodawanie sobie jakichś modyfikacji. No. Szczerze, według mnie to jest bez sensu tak się napracować, a później tą serię zakończyć i robić nowego save'a. No, jakoś zawsze mi się tak to nudziło, tak zmienny troszeczkę byłem, ale mam nadzieję, znaczy nadal jestem zmienny, ale mam nadzieję, że ta seria się jakoś w miarę nie zakończy szybko. Dobra, tu mi miniony też chyba wyrzuciły. Itemki, widzicie, jak one są pomocne. No. Aha, no i dziękuję za super motywację, którą po prostu mi dajecie.
poprzez te same komentarze, przez lajki. To jest naprawdę. Ja nie wiem, co bardziej cenić, czy komentarze, czy lajki, ale obydwie rzeczy po prostu kocham. Jak widzę, że komuś się podoba to, co robię, i po prostu jestem doceniony na tym YouTubie. Piszecie też, że dziwicie się, że tak mało mam widzów. I w ogóle, ja się bardzo cieszę, że uważacie, że powinienem mieć więcej. Mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie. O ile po prostu dalej, ale mi się ten YouTube nie znudzi. Chociaż wątpię, bo nigdy tak naprawdę będzie mi zawsze go brakować. I po prostu tak sobie od takty działalności na YouTube sobie nie zakończę, bo to było złe. Naprawdę. Dotąd tej kratki. No. Bo mi zawsze tego brakowało, także może sobie jakieś kiedyś przerwę zrobię, ale to przerwę, a nie, że zakończę sobie ten kanał. Śmieszy mnie też troszeczkę to, że niektóre osoby kończą działalność na YouTubie z powodu aktywności. Tak zawsze będzie na tym YouTubie i nie zmieniam tego. Jednakże taki filmik, na przykład koniec z YouTubem, bla bla bla, zwraca bardziej uwagę widza i on kliknie na ten filmik i zobaczy. Także może więcej osób napisze komentarz wraca i po prostu ta osoba wróci i nie wiem, jak to można uznać, ale Minionku, przesuń się. Minionku, przesuń się. Kaczko, przesuń się. Także nie wiem, jak to za co to może uznać, ale dobra. Ja jakoś nigdy nie narzekałem na aktywność moich widzów, ponieważ naprawdę jesteście bardzo aktywni. Chociaż jest bardzo dużo mam tych widzów, jednakże nie, mała tylko część z nich jest aktywna, ale to tak zawsze będzie na YouTube i tu nic po prostu nie zmienicie narzekaniem. Znaczy nie zwracam się do was, tylko po prostu narzekaniem się nic nie zmieni, według mnie. Tak jest moje zdanie. Ale wątpię, żeby ktoś go posłuchał. Dobra. Ktoś, kto nagrywa. Dobra. Karat. Według mnie tak jest. I raczej się tego nie zmieni. Chyba, że więcej ludzi po prostu zauważy YouTube i będzie się bardziej się angażować w niego będzie. Wiecie, niż te sprawy takie, wiecie, prywatne. No dobra. Ile już odcinek trwa? Odcinek już trwa 30 minut. Dokończę sobie to jeszcze i myślę, że możemy śmiało kończyć. Sufit i podłogę już praktycznie mamy. Będziemy kłaść szyby. Chciałem sobie zrobić jeszcze z półpłytek stonowych coś. Takie obramowania. Na tych obramowaniach szyby. Także możecie mi coś o tym napisać. Jak według was, co o tym sądzicie? Jakiś snake mi się zrespił. Szczerze, boję się, że tutaj, w tej oto bazie będą mi się respić, pojawiać takie oto moby, ponieważ tu kiedyś była trawa. Nie wiem, jak to będzie. Ale no trudno, najwyżej będę miał przyjaciół. Pamiętam, jak miałem modyfikację na więcej pająków, to po prostu tych pająków mi się tutaj strasznie dużo spawniło. Aż w końcu usunąłem tą modyfikację, ponieważ powodowała prawdopodobnie to ona, bo po usunięciu jej przestał mi Minecraft lagować, także chyba przez nią mi to lagowało. Także no dobra. O, nie wiem, jaką modyfikację mógłbym grać, jednakże nie wiem, czy ona jest na 1.6.2. Zawsze ją jakoś w seriach, do serii dodawałem i na live'ach bardzo lubiliście też, żebym to robił, żebym to taki dany przedmiot z modyfikacji otwierał, także myślę, że sobie możemy to ogarnąć. Nie wiem, czy ta modyfikacja jest na 1.6.2, także sobie to zobaczę. Szczerze wątpię, czy ona jest. Nie wiem. Powątpiewam. Dobra. Dobra, dobra. Idziemy spać. Okej, okay. Też muszę ustawić gdzieś indziej to łóżko, ponieważ tu jakiś potworek był blisko, chyba nad nami. Tam bym sobie to musiał oświetlić. To jakiś owca, tak, to jakaś owca. Owca. Zobaczmy, ile mamy żelaza, bo ja trochę tu posiedziałem. No nie wiem. Mógłbym zrobić z tego bloki i sobie pobudować. Dobra. Także jeśli tu będę po
prostu coś w tej mojej bazie robił, dlatego że żelaza będę miał naprawdę dużo. Okej, okay, teraz przydałoby się to oświetlić, żeby mi się tu nic nie pojawiało. Tutaj tak bez sensu trochę to postawiłem. Chociaż nie wiem, czy ja to postawiłem, mam miniony. No, bo one mi pomagały troszeczkę kopać. Ale dobra, biorę pochodnie. Trzeba sobie to wszystko poświetlać, ponieważ nie chciałbym, żeby mi się tu jakiś ogr pojawił. Także myślę, że to by było na tyle z tego długiego odcinka. Myślałem, że w zamian za to, że nie było w jeden dzień odcinka, to wam rzucę dwa w jednym dniu, ale myślę teraz, że ten jeden odcinek by mało osób obejrzało, a ten drugi też mało osób by obejrzało. Także myślę, że taki długi teraz sobie tak myślę, tak na szybko pomyślałem, że doszedłem teraz do wniosku w tą krótką chwilę, że taki odcinek pół godziny powinien wystarczyć za te dwa dni. Także no, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Tak, zmienię tego skina, bo średnio mi się podoba. Ale to później. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.